Obrywałem kiedyś książką telefoniczną, tłukli mnie po głowie, żeby śladów nie było, ja traciłem przytomność, albo zamykali mnie gdzieś w metalowych szafach i kopali. Do dzisiaj dobre układy, ja zawsze mogę do gry wrócić, bo miałem propozycję, słuchaj, wchodzimy w waty, jeszcze jak dopiero waty się zaczynały, to były lata 2000 i mogłem zarabiać wtedy dużą kasę, także mam zawsze inne wyjście, mam zawsze inne rozwiązanie. Zaczęły padać takie stwierdzenia, takie słowa, takie propozycje, które dla mnie były czystym świństwem. Czyli choć wywalimy twojego kumpla, skasujemy go albo porwiemy mu dzieciaka czy coś. Ci duzi gracze, ja myślałem, że to są super zasadowcy. Okazało się, że oni są super nie zasadowcami. Świadek koronny, czyli dajemy ci nowe flepy, papiery, w Hiszpanii cię tam urządzimy, zeznajesz i wychodzisz tam po kilku miesiącach, jak złożysz te zeznania. A jak nie, no to wiadomo, nie? No ja liczyłem sobie 15. Idę takim pięknym pałacowym korytarzem, z prawej strony były wysokie drzwi z takimi pięknymi łukami, z lewej strony okna, wchodzę w jednych tych drzwi i ukazała się moim oczom potężna aula i na środku tej auli, tej sali stał malutki taki więzienny odrapany stolik, jaki się używało w pudle zawsze do giercowania tam w karty, czy w szachy, czy w co innego. Podchodzę do tego stolika, siedziały tam dwie postaci. Ja byłem człowiekiem, można powiedzieć, zarobionym dla siebie. Byłem człowiekiem jakoś tam poukładanym i tak dalej, ja nie byłem człowiekiem szczęśliwym. Szczęście odnalazłem dopiero teraz, kiedy właśnie wszedłem na drogę nawrócenia. I tym się chcę dzielić, a czy ktoś to przyjmie, czy nie, to jest jego sprawa. Może przyjmie dzisiaj, może kiedy indziej. Może sobie pomyśleć, a kiedy słuchałem takiego tam świra, taki łysy coś tam pierdzieli w telewizji, a coś tam może, gdzieś może posłucha, może znajdzie, może coś i może tak samo uratuje się jego życie.